Malownicze położenie, wspaniałe tradycje historyczne i nic więcej. Płock był dotychczas jednym z tych miasteczek, o których przypominano sobie tylko z okazji milenium lub jakiegoś szacownego jubileuszu. Bardzo przepraszamy licznych lokalnych patriotów, ale kamera filmowa nie kłamie. Miasteczko. Najłatwiej zauważyć to w targowy dzień. Wystarczy patrzeć. Bez komentarzy. Urodził się w Płocku i chciał tutaj pozostać, miał przed sobą żywot bardzo spokojny, bez wstrząsów, ale i bez wielkich perspektyw. Żywot miasteczka, w którym nikomu się nie śpieszy, bo i do czego. Ale teraz hasłem dnia tempo. Bez przerwy przejeżdżają przez Płock ciężarówki, dźwigi, skomplikowane maszyny. Układa się już pierwszy odcinek rurociągu łączącego przyszłe zakłady petrochemiczne z kopalniami nafty w Związku Radzieckim. Będzie się tutaj produkować nie tylko benzynę, ale również tworzywa sztuczne i surowce dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki tej inwestycji ludność Płocka wzrośnie w ciągu 5 lat o 15 tysięcy. 7 tysięcy osób znajdzie tu pracę. Już dzisiaj trzeba budować nowe domy, mosty i drogi. Na same tylko potrzeby komunalne Płock otrzymał 1 000 000 000 zł. Pieniądze, przemysł, perspektywy. Tego właśnie dotychczas brakowało w malowniczym krajobrazie miasta nad Wisłą.